Witam Was bardzo serdecznie, jestem Baczy, to jest kolejny odcinek Heroes of Might and Magic 6. A więc od razu zobaczymy sobie nasze misje, które mamy do zrobienia. Mamy pokonać Mirandę i oswobodzić Svetlanę. To jest nasza główna misja. Jeżeli chodzi o zadania takie dodatkowe, poboczne, no to mamy pokonać demony w podziemiach i mamy pokonać Żarłocza. Demony w podziemiach, wejście do podziemi mamy tutaj. Już tam tak sobie w poprzednim odcinku troszeczkę tam wszedłem, zwiedziłem troszeczkę, aczkolwiek nie pokonałem jeszcze tych demonów. Jeżeli chodzi o Żarłocza, no to jest tutaj w tych okolicach. Właśnie się zastanawiam, powiem wam szczerze, gdzie tu ruszyć, ale chyba do podziemi najpierw sobie pojedziemy. Albo po prostu zerknijmy. Tu byśmy dostali jednostki, tak? A tutaj dostaniemy złoto i kompendium. No dobra, możemy w sumie wybrać się do podziemi, więc ja od razu może wyruszę tutaj. W ogóle co my mamy tutaj za jednostki? Zerknijmy. No coś tutaj już jest. Nie można powiedzieć, że nie. Troszeczkę artefaktów. Dobra, to zostawiamy. Więc jedziemy sobie do podziemi. No jak widzicie, tutaj kawałek odkryłem teren, więc tak naprawdę pozostaje nam tutaj przejechać sobie do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o tego naszego tutaj bohatera, on i tak czeka na nowy tydzień, który zresztą właśnie teraz nastąpi, i dostarczy jednostki naszemu głównemu bohaterowi, Anastazji. No i cóż, czekamy, aż się wszyscy ruszą teraz. Zamek, cóż, no, rozbudowujemy go cały czas. Aczkolwiek nie możemy korzystać z jednostek jeszcze wyższego poziomu. Zaraz wam pokażę, zresztą nic nie możemy zbudować. Za mało drewna z tego, co widzę. Niestety. No i tak, co my tu mamy? No jak widzicie, mamy jednostkę najwyższego poziomu, ale nie mamy ani lamasu, ani wampirów nie mamy. No i nic z tym nie możemy póki co zrobić. Ale okej, wykupimy sobie jednostki, te, które mamy. To sobie wykupimy, Wander je weźmie i oczywiście dostarczy je naszemu głównemu bohaterowi. Gdzie on tutaj? Okej, stanie, może odwiedzić po drodze, pewnie będzie się szybciej ruszał. Tutaj byłeś? Byłeś. Dobra, to jedziemy dalej. No i Anastazja. W sumie ona mogłaby poczekać na te posiłki. Ale dobra, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Na razie niech się ruszy tutaj. Zobaczymy, tu pewnie jakiś zamek będzie. Oddamy turkę, zobaczymy czy w ogóle ten Żarłocz cały nam tam, bohater twierdzy, nie wyjedzie od dołu. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Najwyżej się cofniemy, no poświęcimy fort i cofniemy się do miasta teleportem. Ale zobaczymy, no jak to będzie zamek. Wiem, Sinodzioby. Ciotka Svetlana jest dla mnie równie ważna, co dla ciebie. Ale Ashanowi grożą demony i orkowie. No dobra. Więc tu możemy się ruszyć. Póki co ork żaden nam nie wyjechał. No i niestety, to troszeczkę tutaj mamy przewagi. Ale okej, zobaczymy, co tu się dzieje. A co tu? Plus 5 do siły ataku i przeznaczenia do końca tygodnia. No przyda się, w sumie dopiero początek. To możemy odwiedzić, ale możemy poczekać, bo mamy prawie cały. Wiem, Sinodzioby. Musimy uwolnić Svetlanę, ale ci orkowie i demony... Czcze wymówki? Sinodzioby! Przyrzekam uwolnić Svetlanę, jak tylko podbijemy ostatnie z miast demonów. No dobra. A więc tutaj mamy wilki do zrobienia. Oj, proszę, możemy coś zbudować, więc zajrzyjmy sobie do miasta. Co możemy zbudować? Ano, moglibyśmy zbudować na przykład ołtarz wiecznej niewoli. To by nam się przydało. Moglibyśmy sobie... Moglibyśmy jednostki, które stracimy w walce, po prostu przywracać do życia. Ja to wezmę. Przydaje się, powiem wam szczerze. Nawet bardzo. Co prawda wyższy jest koszt oczywiście
takiego przywracania do życia, ale to zawsze jednostki. No, złota nam zazwyczaj nie brakuje w późniejszych fazach gry, także przede wszystkim brakuje nam jednostek. No i zawsze szkoda tych jednostek, które gdzieś tam straciliśmy. Okej, tutaj się zajmiemy wilkami. Myślę, że nie będzie większego problemu. No, dokładnie. Złota mamy 60 tysięcy, więc skupiamy się na doświadczeniu. Tu troszkę kryształów widzę. O, armia, grupa, sporo. Tutaj mogą być jakieś straty. Sporo tych żywiołaków ognia jest. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ale dobra, to sobie skrzesimy, także przywołanie żywiołaków ognia. I co tu jeszcze? Też przywołanie żywiołaków ognia. Tak jak mówiłem, ich sobie wskrzesimy, więc tutaj nie ma żadnych tam, powiedzmy sobie tak, problemów. Dobra, Moander jedzie nam dostarczyć te jednostki, natomiast my sobie możemy wejść do zamku już, rozbudować go. No, przydałoby nam się te ulepszone umocnienia zrobić, ale brakuje nam drewna. No i komnata nekromancji, to też by się, kurczę, przydało. I to zbudujemy. Mam nadzieję, że teraz... A, miałem wykupić jednostki, właśnie. No i wykupimy sobie tą jedną. O, dwa kryształy mnie kosztuje. Ciężki biznes, widzę, jeżeli chodzi o te jednostki najlepszego poziomu. Normalnie chyba kosztują jeden kryształ. Więc trzeba będzie na nie uważać, żeby jak najmniej ich wskrzeszać. A proszę, już mamy bohatera tutaj. Zerknijmy. Zaznaczymy sobie Anastazję. Grupa sporo, kilka sporo. Nie no, widzę, że tutaj nie będzie jakiegoś problemu. Ale zobaczmy, czy on da radę połączyć siły. No to dobra, to się wrócimy tutaj ładnie Anastazją. I Moander tutaj dostarczy jednostki, proszę, na styk. Najwyżej mi jego zabije, no ale to co zrobić? Wykupimy go sobie później. W razie by co? Ale teraz będziemy mieć tu dużo większą szansę, żeby się z nim zmierzyć. Chociaż podejrzewam, że i tak byśmy mu dali radę. Jeżeli chodzi o artefakty. Dobra, teraz mu nie będę dawał żadnych, bo może za chwilę zginąć. Najwyżej damy mu zaturę. Muszę zerknąć, czy mam tam jakieś artefakty, co nam główny bohater nie może nosić, bo po prostu nie ma miejsca. A jemu się zawsze przydadzą, czy tam jakieś dodanie do ruchu, czy może jakieś surowce. No zobaczymy. No i właśnie, uciekł do miasta. Czyli możemy podejrzewać, że miasto ma po lewej stronie, bo stamtąd przyjechał. Teraz tak, niech on tutaj sobie podjedzie. Damy mu jakiś artefakt, zerknijmy, co możemy mu takiego dać. Może od samego dołu. Bucisze. Damy mu, niech szybciej jeździ, dowozi nam szybciej jednostki. Jeżeli chodzi tutaj pierścień, możemy mu zostawić pajęczy hełm. A to co to jest? Przedmiot z zestawu, tak? To by nam się o, proszę, pierścień. Jedna jednostka kryształu. W ogóle to głównemu bohaterowi nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o nasz innik. A możemy mu oddać, bo też nie będzie używał. Ani jeden, ani drugi zresztą. No to jest do zestawa, widzę, siodło i do rękawic jeszcze w dodatku. Gdzie te rękawice ma? Tutaj. No to widzę też. Tylko siodło nam się tu przyda. Bohater nie traci punktów ruchu w trudnym terenie. Jak jest premia z tytułu trzech przedmiotów? Nie ma. Czterech dopiero. No może byśmy mu to dali. Nie mam, w sumie ma większe doświadczenie łapie. Dobra, na razie mu to zostawimy. A my mu ten pajęczy hełm w sumie niech sobie nosi. Dobra. Wrócimy go do miasta, tylko że może zrobimy to szybciej. Już nie ma potrzeby, żeby on zasuwał z buta, że tak powiem.
Czy my coś tu... Nie, nie możemy nic zbudować, ale wrzucimy go sobie tutaj od razu do środka, żeby nam nie przeszkadzał. I tu pojedziemy dalej, może zanim tam zamek zajmiemy, to sobie objedziemy tutaj wszystkich, że tak powiem. I pozdobywamy troszeczkę doświadczenia i surowców, słuchajcie. Doświadczenie. Hordę tutaj mamy jakąś. O, jest nawet fort chyba jakiś. Nie, to rozlewisko jest. Czyli tutaj stworzenia będziemy mogli rekrutować. O, jest ork. Pojawił się, ale... O, jest i drugi. Jednak trzeba na miasto od razu uderzyć, żeby móc się swobodnie poruszać z miasta do miasta. Bo on teraz podjedzie tutaj na górę, no i zajmie nam ten fort niestety. Więc dobra. Zostawiamy to. Szukamy miasta przede wszystkim. Mamy sztandar. On pewnie gdzieś tu będzie. Miasto w tym rejonie, czyli Zatorę by nam się udało to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, możemy tutaj coś rozbudować. Czyli moglibyśmy uleń śmiertelnych, ale myślę, że to nie jest mi potrzebne do niczego. Pozbieramy troszeczkę drewna na ulepszone umocnienia. Może nam się Zaturę uda zbudować, to akurat mielibyśmy na następny tydzień niż większy przyrost stworzeń. No, wiedziałem, że ten fort zajmie. Tak jak mówiłem. Przebudowa od razu, znowu będziemy przebudowywać to. Tu odbił mu fort. No dobra, jak pokonamy już tego... te demony tutaj w podziemiach, to będzie nam dużo łatwiej, że tak powiem. Okej, tu sobie możemy podjechać, burza ognia będzie. I teraz gdzie? Tutaj. No, spróbujemy na górę. Kurczę, rozległe tutaj te tereny. Nie odwiedzam tych kamieni. Najwyżej później tu wpadnę. Okej, mamy na ulepszone umocnienia, więc sobie zbudujemy. Będzie lepszy przyrost. Tutaj nie mamy chyba nikogo. Nie mamy. To oddajemy turę, no co zrobić. Jedzie do naszego miasta, do drugiego fortu najpierw. No to możemy odbić te forty, tak naprawdę nic nie są warte, dają nam tylko 500 sztuk złota. No z tych stworzeń tutaj, powiedzmy, jeszcze z budynków dookoła możemy, ale to minimalna liczba. Bardziej mnie interesuje, powiem wam, znaleźć ten zamek tutaj. Mamy kopalnię złota. Kryształ objawienia. No i szukamy, kurczę, co? Mamy fort tutaj. Do całe podziemia trzeba będzie podbić chyba. Ale dobra, jak sobie ten fort zajmę, to będę mógł później sobie tutaj wrócić. To by było dobre. Okej. Więc tak, musimy przede wszystkim wykupić jednostki. Dobra. I zerknijmy w ogóle na tego drania tutaj. Sporo, grupa kilka. Ma na 20 poziom. Dobra. Oddajemy turę. Ale może mi zabraknąć ruchu tam, jak zdobędę fort, muszę jeszcze podjechać. To później może mi zabraknąć na portal, żeby wrócić tu do zamku. No właśnie, jeszcze on idzie w tą stronę, skubaniec. No nie dobrze. Wydaje mi się, że ten mój bohater drugi może się nie obronić z tymi jednostkami, co wykupił z tego tygodnia. A znowu ja jak tu się ruszę, to wtedy mogę się już tam nie teleportować, kurczę. Ile trzeba mieć ruchu? Jest tu napisane? Nie jest nawet napisane. No właśnie, co tu zrobić? Sporo, grupa. Zobaczmy te jednostki nasze. No bida. Bida. Nawet nie mam tutaj fortyfikacji, kurczę.
Nie no, chyba będę musiał się wrócić, bo nie chcę stracić ewentualnie zamku. No tak trzeba zrobić, kurczę no. Już mnie drażni to ściganie się tutaj z nimi, ganianie, powiem wam szczerze. Teraz go pewnie też nie dopadnę, a on spierdzieli. A jak? Dobra, oddajemy turę. Nie spierdzielił, tylko mi zajął zamek, no. I teraz spierdzieli? Nie, nie spierdzieli, to go dopadną. No i wyjechał stąd, drań, czyli tam może być zamek po lewo. Dobra, wiem. Ocalimy twą panią, Sinodzioby. Niedługo. Wiem, że nie mam zamku, już mam. Skrzeszamy, już, co się tutaj. O, i artefakty mi zabrał. To drań. Już go tutaj dziabnę. W mniej niż tydzień weź odwet na wrogim bohaterze, który właśnie pokonał twojego Hirosa. No i gra. Artefakty są, czy spierdzielił? Spierdzielił z tymi artefaktami. Teraz, co to jest? Zestaw Wodziwoja, my nie mamy tutaj gdzieś tego. A nie, my mamy całkowicie inny zestaw. A no właśnie. Dobra. Czas na nas. I Moander. Weź z łaski swoje, jedź tam niżej. Za dużo ganiania z nimi, powiem wam szczerze, drażnić mnie to zaczyna. O proszę, ten wyjeżdża nawet. A tutaj jest ktoś? Nie ma. To ty to zajmij w takim, że bądź razie. Przebudujemy to. Oczywiście jak przebuduję, to będę musiał, kurczę... Nie no, chcę te umocnienia tam zbudować. To, co najwyżej mogę przebudować. Też 5 drewna. Dobra, daruję wam to. A Anastazja niech zasuwa tutaj na dół w takim, że bądź razie. Stajnie odwiedzimy, odwiedzimy. A ty co? Też zasuwaj na dół. Na razie nam na złocie jakoś zbytnio nie zależy, więc ja się wstrzymam z przemianą po prostu tego fortu. Nie mamy drewna, no w sumie możemy kupić, ale nie chcę na razie tutaj przepłacać zbytnio. No, ten nam tutaj elegancko sam wyjeżdża, więc... Spotka go niemiła niespodzianka, jak mniemam. Ten fort jest... O, proszę, są jednostki. To dobrze, to my sobie tam podjedziemy. Przy okazji. Właściwie to już teraz. O, bida. No i dobra, i co? I to przebudować? Teraz nawet nie mam za co. Dobra. Spadamy do podziemi, natomiast ty odwiedzaj stajnie i jedziesz tam na te ziemie orkowe mi odsłaniać, żebym ja widział, gdzie kto jedzie i skąd. Dobra, miałem wejść do zamku, żeby tam nasze jednostki skrzesić, bo znowu zapomniałem o nich. O właśnie.
Są jakieś tutaj? Nie ma. Okej, to wychodzimy sobie. I oddajmy turkę, bo nic więcej zrobić nie możemy. No pięknie się nad nim widzę. Okej. Troszkę teraz tutaj pobuszujemy. Najwyżej go zabiją. O proszę, tu jest zamek. I tutaj jest ten dziadyga. Tak blisko. No. To chyba jednak tutaj sobie podjadę. Zdecydowanie jest bliżej. On dopiero później do podziemi. Tylko z tym, że tutaj mam teraz tego mistrzunia pod ręką. Zaraz wam turę oddam jeszcze przez pomyłkę. No to od razu tutaj wpierdzielimy i nie ma na co czekać. Dobra, i cofniemy się. Uderzamy tutaj, bo widzę, że tutaj to mam bliziutko. Co możemy zbudować? Aha, znowu możemy chyba zbudować... no... do kupna i sprzedaży artefaktów ten budynek, ale my zbieramy drewno, i to aż 12, żeby postawić ulepszone te umocnienia, te najlepsze. Zaraz zobaczę, ile będzie tego drewna. Najwyżej się po prostu dokupi i już 7-5 sztuk trzeba by dokupić. No dobra. Nic nie zrobimy, jedziemy. Natomiast Moander... Niech tutaj odkrywa ziemię, zobaczymy, gdzie tutaj prowadzą te tereny. Aha, czyli tutaj mamy te ziemię. O nie, cały czas to ich ziemię widzę. Dobra, zerkamy tutaj. A, mamy fort, proszę. I stąd dopiero łódki będą gdzieś. No, czyli najpierw mogliśmy faktycznie w pierwszej kolejności tutaj przyjechać i atakować. Dobra, zobaczmy, ile nas kosztuje drewno. Niedużo. Bierzemy piąteczkę i jeszcze weźmiemy piąteczkę na przebudowę budynku. Czyli tak. O, 15 kosztuje. No dobra, to jeszcze 3 nam potrzeba. W takimże bądź razie. A to dlatego, że tutaj chcę zbudować tą przebudowę. Zawsze to jednostkę więcej. To chyba liczę. Dochodzą? Tak, jeden na tydzień. Zawsze to jeden na tydzień. No i oddajemy turkę. Poczekamy, aż tu się wszyscy ruszą i zaraz załatwimy tego orka. Będzie z głowy. Dostaniemy chyba tam wampiry. Najwyżej tutaj sobie troszeczkę pobuszujemy. Podziemia mamy odkryte. Więc siłą rzeczy będziemy widzieć, gdy się będzie zbliżał bohater Inferna. O proszę, tu nawet mamy troszeczkę rzeczy do pozbierania. No, to tędy mogliśmy przejechać. No. Dobra. Łeb go. Od razu atakujemy. Nie ma co się zastanawiać zbytnio. Dobra, straty nas tutaj w szczególności jakoś nie interesują. O, nasze artefakty wszystkie. O, proszę, jest i żarłocz. No to co? Powtórka z rozrywki. Nie ma, widzę tutaj jakichś sił, co by nam mogły zagrozić. No, dawaj, dawaj. No
No i dobra, dostaliśmy wzmocnioną tarczę, która nam się bardzo przyda, widzę. Kategoria moca, my magią operujemy. Za młoda na ciotkę Kuniakty, ale oczy płoną tak samo. Ty z Gryfów! Przypuszczam, że mówisz o Sandorze. To mój brat. Gryfy duże plemię. Żarłocz gotów umrzeć, dołączyć do przodków. No dobra, skoroś gotów. Aha. Czyli, jak widzicie, możemy zdecydować, co zrobimy z Żarłoczem. No i możemy pozwolić odejść duszy Żarłocza. 100 punktów drogi US. Ale jak pewnie wiecie i pamiętacie, nas interesuje droga krwi. A więc będziemy mieć dodatkowego gula. Aż ciekaw jestem, powiem wam szczerze, że mamy 69. Czy nam doda jednego, czy nie? Sprawdźmy sobie. Tak łatwo nie odejdziesz. Atakując nasze ziemie w czasie inwazji demonów, popełniłeś straszliwą zbrodnię. W związku z tym będziesz mi służyć jako gul. Gul? Nie może być. Żarłocz nie służy nikomu. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim mnie zaatakowałeś. No. Co za strata. Ci orkowie powinni walczyć z demonami. Zdrajcy i głupcy. Jeszcze będą służyć pajęczej królowej, ale jako gule. Poślij jednego z nich do Kaspara, żeby go wyleczył. Powiedz mu, że orkowie jednak mają duszę i zamierzam je wykorzystać. No dobra, więc możemy sobie teraz tu zajrzeć do miasta. Jeżeli chodzi o liczbę jednostek, to pewnie się nie zmieni, dlatego że, jak słyszeliście, jeden z nich został wysłany do Kaspara. Ale jednak jest, zobaczcie go, doszedł. Jeden miał być wysłany, także nie został. Ale okej, teraz możemy tutaj przebudowę zrobić. 17. Nieźle. Mamy cały tydzień, żeby to ulepszyć. Czyli dobrze rozbudowany zamek jest, zaraz zerkniemy. No, elegancko wszystkie ulepszenia widzę. No dobra. To co? Myślę, że Anastazja może tutaj nam troszeczkę pochodzić, podziałać. No na początek co? Po kolei myślę. Dobra, jedziemy. Jeżeli chodzi o nas zamek, tutaj chyba nic nie mamy do zrobienia, prócz budynku do sprzedaży i kupna artefaktów, ale to nam w sumie niepotrzebne, olewka. Tak to chyba wszystko inne mamy już zbudowane. Czyli pozostaje nam tamten zamek przebudować w pierwszej kolejności. Zebrać troszeczkę drewna, kamienia, no i tam będziemy mogli sobie być może jakieś jednostki podokupować dodatkowe, ale okej, najpierw się skupmy, tutaj troszeczkę powalczymy. A i muszę jeszcze wskrzesić jednostki, chyba wykupić nawet. Także Moander musi wrócić tam do... O, ten pojedynczy gór chyba. No dobra, tutaj sobie odwiedzimy punkt ataku. Tu mamy następną. Same armie stoją, proszę. Zatrzemy się z następną. A, tutaj za łatwiej poszło. Okej, jeżeli chodzi o złoto, nie jest nam potrzebny. Mamy sporo doświadczeń, bierzemy. Tutaj wszystko jest, dobra. No co, stajnie odwiedzimy chyba. A Moander? Tutaj widzę kości. Tutaj widzę drewno. No, przyda się, kurczę. Tylko tak. Tu jest skrzynia. Więc weźmy tą skrzynię. Tu jeszcze coś widzę. Możemy zobaczyć, co jest. Kryształy mamy. Dobra. I zerknijmy, co my tu możemy zbudować. A, my tu jeszcze nie ulepszono i mamy tą jednostkę. Tą naszą główną. Co to kapitol? A, kapitol żeśmy stracili przecież. Ojojoj. To niedobrze, powiem wam szczerze. Ale najpierw chyba jednak będę wolał ulepszyć tamto miasto. Żeby nam jednostki dochodziły. Tak to nie wiem, czy one będą nam dochodzić, czy nie. Jeżeli po prostu nie przebudujemy. No ale nic, w każdym razie najpierw i tak będę chciał zamek przebudować, a dopiero później kapitol sobie tutaj zbuduję.
Brakuje troszeczkę tych surowców teraz. Trzeba by tutaj przysłać głównego bohatera. Chociaż nie, my się zaokrętujemy, widzę. My się nie zaokrętujemy. Nie no, mamy tu, widzę, czerwone łódki, więc nie da rady. No, nie da rady. Bo na wodzie to byśmy znaleźli tam troszeczkę surowców. Okej. Do miasta wejść, wykupić jednostki te, które zginęły, żeby o nich nie zapomnieć. I możemy wykupić jednostki, które mamy ogólnie do wykupienia. I Anastazja teraz, stajnia oczywiście. A więc jedziemy do stajni i możemy tutaj troszeczkę teraz na dół pojedziemy, bo tu widzenie coś tu jest. Okej, oddajemy turkę. Ile tam mamy jeszcze czasu, żeby rozbudować? To tam po 17 chyba było surowców. To mamy jeszcze 3 dni, a już prawie jest. Także okej, myślę, że sobie poradzimy bez problemu. Następna armia. A, ścigamy oczywiście drogę krwi przecież. Uciekają, ale my je gonimy. Dobra, i tutaj troszeczkę doświadczenia leży. Weźmiemy sobie to doświadczenie jak najbardziej. Artefakt. Dobra. I tu mamy arenę. Jak w ogóle z tą naszą drogą krwi, bo przecież sporo, no jest awans. Od razu awansujemy. Pokażę wam, jak awans wygląda. Chociaż to chyba już widzieliście, chyba pokazywałem przy pierwszym tam poziomie. No i co my tu mamy? Pewność drogi krwi. Zmień klasę swojego bohatera głównego na zaawansowaną drogę krwi. No dobra. A więc co my teraz tutaj mamy? Wszystkie żyjące stworzenia na polu bitwy otrzymają 1414 punktów obrażeń od magii ciemności. Aha, i część tych obrażeń zostaje dodana porówno do punktów życia wszystkich obecnych nieumarłych stworzeń. No to fajne, nie powiem. Przyda nam się. Okej, no i tu mamy arenę. No to przejedźmy się do tej areny. O, tu widzę, jakieś surowce są jeszcze. Też chyba tu woda, tak. Tam dalej nie dotrzemy. No dobrze, Moander. Niech tutaj działa dzielnie. Zbiera. Co może? Złoto w tym wypadku. I gdzieś tu jest drewno, widzę. No i myślę, że troszeczkę byśmy przehandlowali jednak. Kupimy sobie jedną sztukę drewna. O, nawet taniocha teraz. Zaraz, jest tutaj przebudowa. 17, 17, 9, 11,5 tysiąca. No nieźle, ale zobaczmy, co tutaj dostaliśmy. Gdzie ten zamek tutaj? O, proszę, elegancko. Zerknijmy. No wcale nie ma takiej rewelacji. Myślałem, że bardziej będzie rozbudowany. Ale mamy też jednostki. To najważniejsze, mi się wydaje. Okej, oddajemy turę. Czekam, aż się wszyscy tutaj ładnie poruszą. O, proszę. A ten skąd się tu wziął? No nieładnie. No chyba musimy spadać. I nawet tak zrobimy to w ten sposób. Znaczy po to, że posiłki po prostu dostarczy szefowi, bo tutaj są wszystkie te jednostki. Troszeczkę się ich uzbierało, jakby nie było. Nie ma tu. Tutaj też nie ma, okej.
Więc bierzemy co jest, chociaż w sumie 2 dni i posiłki będą, ale to się przejedzie. Chociaż zaraz, przecież on w sumie może od razu za chwilę się bryknąć do zamku. No. Okej, walczymy. O kurde, ale ich tam jest. Chyba nie przemyślałem tego ataku. Tak kliknąłem odruchowo, a tam widziałem... O fuck. Okej. Będziemy musieli troszeczkę tutaj poszaleć. Co to w ogóle jest? Klątwa. O, to jest ta nasza zdolność. To jest aktywna i 96 punktów many. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Amok. No to zdecydowanie rzucimy... O, dupa. Porzucaliśmy. A w ogóle łańcuch piorunów? No działa. Przynajmniej tyle. Dobra, zamieniamy się. Do przodu, bo jak tu zaczną nas rzucać, chociaż ty to może poczekaj. Nie skrzeszać. Gól do przodu. Lecz. Co nam to daje? No dobra, to atakujemy sobie. Nie atakujemy sobie, co ja nie mogę zdolności? Nie mogę. Oj, ciężko to widzę. Dobra, atakujemy kogo się da. Rozszalały się. Dobra, wskrzeszamy przede wszystkim. O, jak malutko w ogóle. Ej, się broń lepiej. A, możemy znowu czar rzucić. Łańcucha piorunów nie rzucimy. Amok, tym razem nie da rady. A no dobra. Agonia może masowa. Da radę. Dobra, ty to wskrzeszaj, może niech się tutaj ktoś nimi zajmie. Blokować jeszcze co? No nie wiem. To nic nie da? A, da. Zrobimy tak. W ten sposób. I atakujemy sobie, powiedzmy, jego. Dobra, tutaj zaatakujemy. No i uwziął się na licze drań. Uuu. 10. Dobra, skrzeszamy. I coś byśmy tutaj rzucili, może jakąś błyskawicę dla odmiany. Bronimy się. Ty coś tu powalczysz. Średnio mogłabyś się zamienić, więc się zamień. Duszek. Może lepiej nie atakuj. Ty go przyblokuj, żeby on tam nas nie ładował z daleka. Skipniemy sobie. No proszę, 20 duszków mi dziabnął. No i się skupił na tych moich tu strzelających dziadyga. Dobra, ładować w niego. Ła. 2 liczy zostało tylko. To co? Kurde, jeszcze nie zaatakowałem. Ajajajajaj, dobra. Znowu mamy łańcuch piorunów. Wampir do przodu. Duszek, co?
też do przodu. A ty tutaj atakuj. Broń się. Ty to spierdzielaj stąd. Ta ogonia nieźle trzepie. Powiem wam szczerze. Many brak, cholera, no mamy masową agonię jeszcze raz. Dobra, atakować. A zadał obrażeń. No i chyba w dupie tą walkę, powiem wam. Dobra, możemy sobie automata włączyć, bo... I tak po nas, i tak po nas. A z tego co pamiętam, to się chyba w arenie nie traciło jednostek. To jest przykład tego, jak powinniśmy właśnie być czujni. Na chwilę straciłem czujność. Nie zobaczyłem, co atakuje, kliknąłem odruchowo, walcz, walcz, walcz. Przyzwyczaiłem do tego, że cały czas wygrywam. No i tak wygląda ząb właśnie. Nie, wydaje mi się, że raczej nie ma szans tu na wygranie. Prawie setka cyklopów. To są gdzieś jednostki ostatniego poziomu. No ciężko, no może... Nie wiem, gdybyśmy mieli dwa razy więcej many, czy coś by nam dodało. Trzeba by się na takie naprawdę ostrej defensywie skupić. No nic. Kończcie tutaj z nimi, nie ma co oglądać. No i tak myślę, że sporo ich wytępiliśmy. No właśnie. A więc dobra, zerknijmy sobie tu na nasze siły. Aż się upewnię, bo się boję. Wszystko żyje, dobrze. A może skupmy się na czymś innym tym razem. I poziom mamy do przodu 17. Przy okazji troszeczkę surowców do przodu, doświadczenie, no i tu widzę, na łódkę można by wsiąść, czyli kogoś trzeba będzie tu podesłać. Natomiast my się udajmy w te rejony, tam zdobędziemy sobie fort. Ty miałeś tutaj turę poczekać, ok. Pędzi, ostro pędzi. No dobra, powiem wam, że teraz się tura zacznie, nowy tydzień jeszcze? Nie, chyba ostatni dzień tego tygodnia będzie. Nie, przedostatni. Ale dobra, myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja sobie tutaj za chwilę zacznę przebudowywać to, co muszę. Albo kapitol postawię. No zobaczymy. W każdym bądź razie... O, proszę, tutaj mamy znak zapytania. Porozmawiaj z Ludmiłą. A pewnie wampirów dostaniemy i ten, bo chyba nie dostaliśmy. A to przy okazji. W każdym razie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do oglądania następnych. Dzięki, cześć.